Hej, cześć, siemano wam wszyscy ludzie, z tej strony Jack. Witam się z nami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Zdecydowałem, że misją, którą teraz będziemy rozgrywali, jest misja na liście oznaczona numerem 5. Bo według mnie daje nam takie w miarę okej bonus. No plus, bo będziemy mieli kolejnego specjalistę. Specjalista od bioniki, czyli kto wie, może jakiś upgrade do rączki. Kto wie. Plus będziemy mieli okazję te baraki zwiedzić. Czyli jeśli bym chciał na przykład to poprawić i sobie zrobić tutaj stóweczkę, to będę miał już jakieś rozeznanie w terenie. Na początku wysłuchajmy kasety z odprawą. If we're going to expand Mother Base, we need more manpower. Not just for combat roles either. R&D, the support unit, intel, each demands a different set of skills. If we want to achieve what we've set out to do, Diamond Dogs has got to get stronger. There's a Soviet engineer I want to have join us. He was the one who built your prosthesis. With him on our side, who knows what sort of enhancements he'll come up with for it. He tried to defect but didn't make it, and now he's being held prisoner at Wuxin Barracks. Find this engineer and get him out. Having him on our R&D team will go a long way to helping Diamond Dogs grow. O proszę, czyli będziemy ratowali ziomka, który stworzył naszą protezę. Okej, przyjmijmy tę misję. No, tu jest troszkę bliżej. No dobra, zobaczmy. Wybierzmy tutaj primary weapon. Mam naszego tego i jak tak patrzę, to niewiele więcej. Sam początek gry to jest w sumie, nie? Bionic Arm Stun. Okej. Okej. Patrzcie, to jest najpodstawowsze prostatyczne ramię. Czy to najbardziej podstawowa proteza. A kto wie, może będziemy mieli coraz to lepsze ramiona. Z jakimiś na przykład dodatkowymi efektami. Dobra, co możemy sobie wziąć do supporta? Na pewno mogę wziąć sobie flarę. No i to w sumie tyle póki co. Jakieś przedmioty, to mam co? Mam noktowizor, mam te pudełko, mam nasze fantomowe cygaro. No i to tyle. Narzędzia. No, narzędzi też mam full. Okej, system Fulton. 12 paczek będę miał. Czyli 12 razy... Nie, wróć. Znaczy, no, 12 razy będę mógł tego użyć, czyli 12 typa. Bądź 12 rzeczy będę mógł tym systemem przetransportować. Okej, jest też, widzę, koszt rozmieszczenia. No to okej, póki co... Select character? O proszę. Czyżby nasz Snake mógłby się z kimś zamienić miejscami? Tutaj sprawdźmy. O właśnie, bo stworzyłem sobie poza misją... Znaczy poza nagraniem taki oto strój, który ma pomóc w skradaniu. No to hej, czemu by nie? Pojazd. No, pojazdu żadnego jeszcze nie mamy. Okej, okay, też jest ekwipunek dla konia. I mamy ogólnie jest jako towarzysz, czyli mogę mieć pewnie jeszcze jakiegoś innego towarzysza. Okej. Okay. No i tu już byliśmy przed chwilą. Dobra. Jedziemy. Zobaczmy. 6, 18. Najszybciej jak się da. Czyli jak to się mówi, ASAP. Epizod 5. Przez ogrodzenie. Tak plus minus tłumaczenie. Boss, Soviet engineer is being held prisoner at the Wuxin Barracks. You need to find him and get him out. He tried to defect from the base camp up north, but it didn't work out. Now they're holding him at Wuxin. He's offered his technical skills to us as long as we can guarantee his safety. You have to extract the target.
Stary, o mnie to się martwić nie musisz. 200 metrów do tych baraków jest. Czy na start mamy te jakiś typów? Tak, tam ktoś jest. To kolej od tej strony. Zajebiście! No żeż traf wreszcie! No kurwa nie wierzę, ja pierdolę! Kurwa, co za jebany bullshit! Skąd ten typ się tu w ogóle wziął? Pozbądźmy się go. Okej, no pojazdu nie dostarczę. Nie, nawet nie próbuj. Okej, ekstrakcja udana. No i super. Trochę krzywo zaparkowane, no ale... lepiej się nie da. Dobra, konia może w sumie lepiej tu zostawmy. Hey boss, you see many animals in the field. Truth is, an environmental NGO has asked us to remove wild animals from combat zones. If you have the time, can you extract some back here? That's the Waxin barracks. The target is somewhere inside that outpost. The Soviets consider him a traitor now. So he'll be treated like any other prisoner. No spoko. Świetnie. Co oni mają na sobie? Co to jest? Jakiś, jakiś tajnik czy coś? Extraction arrived at Mother Base. Dobra. Czekaj, czy oni mają hełmy? Tak, niestety mają. Dobra, czy ja będę w stanie zakosić jednego po cichu? Tak, żeby ten drugi się nie zorientował? Tak. Do tego przydusimy. A tego spróbujemy wypytać, chociaż w sumie nie wiem, czy to będzie miało sens. Chodź. Where are your friends? Я не говорю по-английски. Отпусти. He speaks Russian. What we need is an interpreter. The main principle of intelligence work is intel gathering. But that's a problem if you don't speak the enemy's language. We need a staff member with the interpreter skill to do a simultaneous interpretation. No, czyli niestety, dopóki nie zgarniemy sobie tłumacza, no to nic tym faktem nie zrobimy. Moje pytanie tylko brzmi, bo tak, powiedział nam Miller przez radio, że mamy, jeśli mamy czas, to możemy sobie zwierzęta dostarczyć do bazy. Bo niby ktoś tam prosił o to, żebyśmy usuwali zwierzęta z stref. Przeskoczę? Przeskocz. Nawet bez damage'a, co mnie cieszy. No to już dwie owce usuniemy. Poszedł baran. O, to jakaś roślinka. Wormwood. Pięknie. We can use compounds from plants to make medicine or poison for use in new weapons and equipment. Take a look at the plants list on your iDroid to see which ones we need. Then go find them if you get the chance. It'll keep the staff happy too. No, spoko. Dobra, tam jest wieżyczka póki co. Czy jest tu jeszcze jakiś typ? Tam chyba ktoś jest. Tak. Kontener? Nice.
Dobra, jest tu ktoś jeszcze? Jeśli tak... O, słyszę wilczka. Dobra, jeśli ktoś tu jest, to go nie widzę. Dobra, dzięki, hydroidzie. Nie ogarnąłem, że jestem tam, gdzie miałem być. Okej, ten nie ma hełmu, więc... Więc po prostu spudłuję z 17 metrów. Pięknie. Kurde, strasznie mi zepsuł tamtą akcję. Dobra, sprawdźmy, czy ktoś to usłyszy. Bo dwa kontenery są. Okej, chyba nikt tego nie usłyszał, ale nie jest to powiedziane, że nie jest to turbo ciche. Ej, tu jest więcej kontenerów, których nie mogę wziąć, bo mam fulton za słaby. No kurde. Nie mogę tego otworzyć, tego pozbierać normalnie? No jakie tu... No tutaj jakie rzeczy są? No kurde, no. I teraz nie boli, że nie mam ludzi, żeby sobie ulepszyć system fulton. O. Kolejna taka rzecz. Cardboard box deliveries. No, o co chodzi? Jeśli pozostajesz wciąż wewnątrz kartonowego pudełka na pomarańczowym takim punkcie, możesz zostać przetransportowany do kolejnego takiego punktu. Sorki. No, okej. Okej, czyli taki trochę fast travel, powiedzmy. Dobra, to muszę zapamiętać, że tutaj jest dużo kontenerów. Ale żeby to mieć, najpierw będę musiał pewnie zgarnąć sobie specjalistę jeszcze, bo... Trzeci level ulepszenia nośności, czyli pewnie ten, który będzie mi dopiero potrzebny, aby te rzeczy zgarniać, wymaga specjalisty od transportu. Dobrze, już myślałem, że... No właśnie, że zrobi to. Dobra, chodź, mordko. Bólem jest trochę to, że ja mam po pierwsze tak mało tych ładunków tego systemu Fulton. Oj! Okej, ani tego nie usłyszał, ani tym bardziej tego nie widział. Dostał w klatę, więc za chwilę padnie. Co, będziesz świecił latarką, czy nie? Oczywiście, że będziesz świecił. O, dzięki, jakbym nie wiedział, że jesteś, że mogę się skradać, nie? O, ty, tam coś błyszczało. Dobra, ten zaraz zaśnie. Proszę bardzo. A tutaj jest diamenci. Okej. Mały, jak rozumiem, diament. Ale w sumie fakt, to warto przeładować. Ej, kurde, nie chciałem gościa podnieść. Chciałem go zaczepić o ten system, Fulton. Mam 8 jeszcze tylko pocisków do usypiacza. Super. Czy tutaj ktoś jest? Nie, tu jest pusto. Dobra, 15 minut już odcinka. Totalnie nic tu nie widzę. I bo mi akurat światło wali na monitor, nie jestem w stanie tego zmienić. Mam nadzieję, że nagle mi tu nie wyskoczy ktoś. Za winkla. Dobrze, że się przyjrzałem. Dobrze, że się przyjrzałem. To jest gości, którzy
szperaczu. Okej, okay, a czy jestem w stanie zabrać tym systemem Fulton już ten moździerz na przykład? Nie, nie mogę. A szkoda. Dobra, tutaj coś jest. Średnio. Stary, jakbym go nie chciał ekstraktować, no to bym go wam nie wysyłał, nie? Logic. Dobra, chwilowo jest pusto. Coś mi się wydaje, że on może być dopiero gdzieś tam schowany. Okej, okay, jak tak pa... A! Już mnie mówi, jak tak patrzę, to chyba nikogo nie ma, a tutaj oczywiście ktoś sobie siedzi. To my się tu przesnikujemy. I... Oj! Trochę za szybko. Ale gościa spacyfikujemy i zabierzemy. Okej. He's coming too. Roger that. Tu już jest chyba powoli wyjście z tego obozu. I poszedł tu, poszedł tłumik. So your suppressor is worn out. That gun will be as loud as any other now. If you have to shoot, be careful. Please select a drop point. Supplies requested. No super, akurat magazynek do mojej broni znalazłem. Dobra, test. Co się stanie? Bo jest 0%, ale co się stanie? Za ciężkie. Na szczęście wybuch tego balonu nie zwrócił niczej uwagi. Co dla mnie jest trochę dziwne, no ale... No ja tam nie będę z grą dyskutował. Wiedzę, jak ma działać ta moja ręka, poza tym, że umożliwia mi właśnie zestunowanie tych gości. Zestunowanie w taki sposób, że po prostu podejść i zrobić im szybkie łombokobo na pysk i tyle ich widzieli. Tylko potem trzeba oczywiście zrobić szybką ekstrakcję z miejsca zdarzenia, żeby właśnie nie było takich durnych akcji, że z 10 typa powalę, a potem nie mam jak się ich pozbyć. I co z tego, że ich powalę, jak oni po prostu wstaną za jakiś czas? No, nie, spokojnie. O, dobra, na szczęście mogę na spokojnie tam wrócić. To co, do 6 razy sztuka? Prawie godzina nagrania. A w większości przez moją własną głupotę. Sobie to przedłużam. Bo albo się za bardzo śpieszę, albo chcę być... zbyt nadgorliwy. No nie ruszaj łepetyną! Pięknie. Nie szło tak od razu? Nie, ale te 12 balonów, no trochę boli, jeśli mam być szczery. Widział to? No, jest duża szansa na to, że nie. Pięknie. Lucky me.
Tam tylko kilku kolesi na krzyż tu oznaczonych. To jest problem. Zdjęty. Na granicy pozbyć się wszystkich. Okej. Ktoś zauważył śpiącego? Tak, ten zauważył. No to zaraz do niego dołączył. Dobra. Pozbyć się teraz typów. Dobra, to bym zniszczył, ale może lepiej nie teraz. Okej, ten teraz wychodzi i zobaczył śpiącego ziomka. To mi może umożliwić bardzo ładne sprzątnięcie tego gościa. Trzeba dobrze wymierzyć. Pięknie. Dobra, tylko dlaczego to mi liczy jako te taktyczne zdjęcie kolesia. Ale niech będzie. No to już by tak szczerze mogłoby chyba dziabnąć dwóch typa naraz jednym. Dobra, tu gościu był sam. To są jakieś dokumenty, widzę. Ale nic, co by nas mogło interesować. Okej, to może być ten. Może być ich... Wiecie, ten... Centrala, gadu-gadu i tak dalej. Dobra, tej. Może mi to wyłączyć, no to czemu by nie? Zbierajmy więcej. Mam trochę ma... Uuu, jakiś blueprint! Nice! To jest chyba dodatkowa rzecz, którą mogłem znaleźć. Spoko. Tu jest koleś. Jezus Maria, oczywiście, że czujnik ruchu. Ja już myślę, że jakiś typi tu świeci, a to tylko czujnik ruchu w lampie. Super, a powiesz mi o celu, czy tam Miller coś mniej odkrywczego? Tego typa zrzucić na razie. Zabrać diament, żeby mi się zwróciły trochę te... Przenosimy wszystkich typów. Oraz zrzutka samego zaopatrzenia. Dobra, mam 8 pocisków, ale tłumik niestety... trochę nadwątlony. Na moje oko mam plus minus... plus minus... 2 użycia. Okej, tutaj jest do otwarcia. Czyżby to był nasz człowiek? Jest jakiś więzień. Tak. Tego ziomka mamy stąd zabrać. Kto tam coś do mnie gada, nawet go nie rozumiem. Go.
extraction confirmed. Your objective's complete. Exfiltrate out of the hot zone by chopper or on land. Nawet nie chcę myśleć, jak niska będzie ocena za tę misję. Zajebiście! Chcesz typa zrobić szybko, po cichu, to co nie, oczywiście grać to musi unieszkodliwić. Dostał heada. No już, szybko. Jeden. Drugi. Szybko. Trzeci i ostatni. Teraz szybko granaty. Gdzieś tu był ten radar. O właśnie. Już po kontenerów, no ale z nimi niestety nic nie zrobię. Okej, udało się. Zajebiście, więc bądź proszę tak miły i mi ten helikopter przyślij tak na wczoraj. Chciałem to przejąć, no ale lepiej nie ryzykować kolejnego durnego zgonu. Kiedy ten śmigłowiec tutaj doleci? O! Jest! Okej, czyli mniej więcej około minuty chyba zajmuje mu całe dolecenie tutaj i wylądowanie. O, zajebiście! Akurat burza! Może nie usłyszą tego śmigłowca. Dotarłeś? Super, to obniżaj pułap i zabierajmy się stąd. No. Okej, jako że burza, to pewnie idzie mu to trochę wolniej. Czemu nie? Dobra, mógłbym sobie tam przejść i jeszcze ich pozabierać, ale szczerze... Ni turbo mi się nie chce specjalnie po nich iść. Ja pierniczę. Mam nadzieję, że szybko dostanę jakiegoś partnera, który pozwoli mi oznaczać tych kolesi, bo taki byłby po prostu nieoceniony w tym momencie. 16 żołnierzy, jeden koleś. Znaczy, jeden ten. Oj, pięknie, od razu na 7 level wskoczył ten.
powoli kolejne upgrade'y wskakują. Ocena B. Ile? Dwa wrogie alerty. 10 trafień tym razem. Okej, nie widzę nigdzie ilości powtórek, ale no 6 razy co najmniej. Ja pierdzielę. Ja się będę musiał pilnować normalnie z tym. Albo też szybko tłumacza jakiegoś zgarnąć. Tam, wiecie, wtedy gościu mi powie przynajmniej, gdzie jest kilku kolesi. Okej, no jesteśmy grubo na plus. Okej, heroizm trochę podszedł w górę. O, to jest akurat. O, proszę. Thing is, his specialty isn't mechanics, but something called bionics, engineering based on biology. He's already submitted a proposal for modifying your prosthetic arm. If you're interested, go ahead and give the development order. No dobra. Okej, dwie kasety z tego, co się dzieje w bazie. Ramię może zostać teraz wyprodukowane. To jakiś kolor tego helikoptera, czy co? How you feeling, boss? Getting used to being in the field again. Having choppers and horse at your disposal is indispensable for operating in the wilds of Afghanistan. I've gone ahead and arranged for you to be able to develop and customize weaponry for support choppers. And you can also develop new equipment for D-Horse if you like. Use your iDroid to start development as needed. To był jakiś specjalny sprzęt dla tego śmigłowca, okej. Okay. To trzeba będzie sprawdzić. Śmigłowiec wsparcia, ale wsparcia ognia czy do zrzutu wsparcia? To była customizacja akurat. O proszę. Jakaś specjalna osoba na B do supportu. Tutaj na B do R&D. Remember the guys you brought back from the base in Cuba 9 years ago? Believe it or not, some of them survived that hell we went through. Word reached them that Big Boss is back and they want it in. They're good men. Our brothers in fate. They'll be glad to know you've seen them here. I co? I nie opłacało się typów ratować? Za darmo dostanę teraz 4 gości. Czy tam 4 osoby ogółem. Okej, ten jest na C do tej tego zespołu, który ja nie wiem na do czego służy. Jeszcze. Ale to z czasem przyjdzie. Tutaj na C do supportu. Na C do wywiadu. Jest ten nasz ziomek. Specjalista. O! Dyplomata! Mówi po ukraińsku. Czy on będzie naszym tłumaczem? O, proszę! Jeden z ziomków, którego zgarnęliśmy, był... nie rzemieślnikiem, tylko tym. Rusznikarzem, który specjalizuje się w karabinach szturmowych. O, ktoś na D i to jest chirurg. Proszę, kolejny dyplomata. O, i ten jest do supportu, na D. I dobra. Tutaj ci, których ekstraktowałem. No plus ta czwórka, która chyba doszła sama. Choć nie, było tam łącznie 16. Ciekawe. W ogóle ile paliwa muszę mieć w tym helikopterze, żeby możemy tutaj przesiadywać cały czas, nie? I let's go! Dobra. Mamy
jesteśmy w Afganistanie, tak? Tak, my jesteśmy ciągle w Afganistanie. Myślałem, że my do bazy wrócimy, ale nie, jesteśmy po prostu... gdzieś wysoko na niebie. Jakaś elektrownia. O, poboczniaki jakieś są? Tak! 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 Biorę tego typa. Choćbym, nawet jakbym to poza nagraniem zrobić, ale biorę tego gościa. Potrzebuję tłumacza. Czyli nie, tamten gościu dyplomata nie był tłumaczem, ale tego gościa trzeba jak najszybciej zgarnąć. Okej, jest na to jakaś ta? Nie, jest tylko deployment. Okej, nie, na razie nie chcę. Te misje, tylko te dwie zostały. Aha, i rozumiem, co jakbym chciał powtórzyć, to tylko 50 tysięcy dostanę. No dobra, misję jakąś w kolejnym odcinku. Na razie sprawdźmy naszą bazę. Dokumenty. A, to jest ten blueprint. Na jakichś kałach. Znaczy na kałach, no jakaś ta. Jakiś ten. Karabin szturmowy. Dobra, sprawdźmy, jak wyglądają nasi ludzie. Dobra, jesteśmy w R&D póki co. A i dlatego ma 7 level, bo jest pewnie tyle ludzi tutaj. Apliki Armor. Co to jest apliki Armor? Halo! Poza tym, że pewnie jakaś zbroja. Dobra, jakiś głośnik tutaj. Redukcja czasu... przylotu, być może? Dobra, no z chęcią bym to zrobił, nie? Tylko pytanie, czy nie będę potrzebował paliwa do czegoś jeszcze? Sprawdźmy to. Szczerze, ja mam ochotę teraz po prostu... Nawet poza nagraniem, przelecieć się po tego gościa, bo po prostu potrzebuję tłumacza. Tak więc tak, ja się z wami żegnam w tym momencie. I ja lecę zgarnąć sobie tego gościa. Bo to umożliwi mi trochę lepsze poruszanie się przez te wszystkie posterunki, bo będę mógł wreszcie przesłuchiwać tych ludzi, co pozwoli mi trochę bardziej bawić się w skradanie. Tak więc na nim póki co to tyle i widzimy się w kolejnym materiale, w którym zajmiemy się którąś z kolejnych dwóch dostępnych misji. Do usłyszenia. Cześć!